Włochy wpłynęło już 806 tysiąca wniosków o przyznanie dochodu podstawowego, który wynosi 780 euro, czyli około 3338 zł co miesiąc. We Włoszech złożono 806 tysiąca wniosków o przyznanie dochodu podstawowego zwanego obywatelskim, podało Ministerstwo Pracy w poniedziałek, po miesiącu przyjmowania formularzy. 1/3 ubiegających się o wsparcie stanowią mieszkańcy południa kraju. Dochód obywatelski został wprowadzony przez pracujący od niespełna roku rząd Giuseppe Contego i jest realizacją sztandarowego hasła koalicyjnego ruchu 5 gwiazd. Maksymalna kwota miesięczna tego wsparcia ma wynosić 780 euro, czyli równowartość około 3338 zł. W kwietniu rozpoczyna się przyznawanie tego zasiłku. Z danych Ministerstwa Pracy wynika, że wśród wnioskodawców przeważają kobiety, jest ich 54%. Wnioski złożyli przede wszystkim mieszkańcy regionu Kampania i Sycylii. Z samego Neapolu, stolicy Kampanii, napłynęło 78 tysiąca zgłoszeń. Wśród osób ubiegających się o dochód obywatelski prawie 2/3 to osoby w grupie wiekowej od 45 do 67 lat. 3% to ci, którzy mają mniej niż 25 lat. Dochód przeznaczony jest dla osób i całych rodzin o najniższych dochodach, także ludzi bezrobotnych, by otrzymali pomoc w czasie poszukiwania pracy. Zgodnie z decyzją rządu prawo do dochodu podstawowego mają osoby pełnoletnie, także obywatele innych państw Unii Europejskiej i krajów spoza UE mający prawo pobytu we Włoszech, którzy mieszkają w tym kraju co najmniej od 10 lat. Dochód wnioskodawcy nie może być wyższy niż 9360 euro rocznie, a wartość jego mieszkania nie może przekraczać 30 tysięcy euro. Ponadto nie można być posiadaczem majątku większego niż 6 tysięcy euro. W przypadku rodziny kwota ta musi być niższa niż 10 tysięcy euro. Warunków, które należy spełnić, jest dużo. Rząd wyjaśniał wcześniej, że chodzi o to, by nie doszło do nadużyć i by pomocy nie przyznano tym, którzy jej nie potrzebują. Zarówno centroprawicowa, jak i centrolewicowa opozycja ostro krytykuje ten krok gabinetu Contego, twierdząc, że to zachęta do braku aktywności oraz oszukiwania państwa. Przeciwnicy rządu nazywają dochód jałmużną i wskazują go jako przyczynę zwiększenia deficytu budżetowego w kraju o rekordowo wysokim zadłużeniu publicznym. Kiedy w Polsce doczekamy się dochodu podstawowego? Kiedy wiadomo, jak żyje większość społeczeństwa z dnia na dzień? Czy doczekamy się takich czasów i czy polscy obywatele mają szansę dokonać tego, czego przykładem są pozwy zbiorowe we Włoszech? Dobrze wiemy, że skorumpowana polskojęzyczna elita polityczna w Polsce nic nie robi, a cały przestarzały system ekonomiczny jest skonstruowany na eksploatację polskich obywateli do skrajnego ubóstwa. Dobrze wiemy, że ludzie żyją w Polsce z dnia na dzień, gdzie nie stać ich na podstawowe potrzeby takie jak żywność, czy też opłaty za wygórowane ceny energii elektrycznej oraz wygórowane opłaty czynszowe. Co na ten temat myślicie? Zapraszam do komentarzy, podzielenia się swoimi opiniami.